Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Piotr Cierlak odebrał nagrodę Wakacje All Inclusive w wybranym kurorcie. Konkurs pod koniec minionego roku przygotowało wspólnie Biuro Podróży Kubatur oraz Radio Sud. Zwycięzca zabawy mieszka w Kępnie i do konkursu wysłał rekordową ilość SMS-ów. Zaskoczenie było ogromne. Byłem w pracy, stałem praktycznie przy maszynie, więc jak zobaczyłem telefon, zrywałem się szybko na dwór i odebrałem. A tu radio. Piotrek zadzwonił, ale akurat byłam też w sklepie i leciał Radio Sud, więc poznałam wyraz po głosie Piotra. Radość, ale właśnie czekałam na ten telefon, aż on odzwoni. Zadzwoni, że to on wygrał, więc stałam w tym sklepie w Ryta i czekałam na ten telefon. Dodała Adrianna Dzwończa, która pojedzie z Piotrkiem na grecką wyspę Kos. Zwycięzcy konkursu wybrali sobie także wakacyjny termin w czerwcu. Piotr z rąk Michała Zaczyka, redaktora Naczelnego Radia Sud oraz Jakuba Piotrowskiego, właściciela biura turystycznego Kubatur, odebrał voucher. Gratulujemy, wygramy. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za wzięcie udziału w konkursie. To jest wygrana w postaci voucheru 3000 zł. No i życzymy udanej wakacji. A na Was czekamy po powrocie, oczywiście liczymy na Wasze fotki, filmy i udanych wrażeń życzymy. Tak jest. Do zobaczenia po powrocie.